Liczby x minus 5 szóstych y są uporządkowane rosnąco. Liczba y jest o 5 dziesiątych większa od minus 5 szóstych, a liczba minus 5 szóstych jest o 5 dziesiątych większa od liczby x. Jakie wartości mają liczby x i y? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. No i dobra, no to działamy. Więc tak. Liczba y jest o pół większa od minus 5 szóstych. Pół to mogę zapisać jako 1 druga. Plus minusem daje mi minus 5 szóstych. Sprowadzam do wspólnego mianownika, czyli tutaj rozszerzam, czyli 1 razy 3, 2 razy 3, minus 5 szóstych równa się 3 szóste minus 5 szóstych, to się równa minus 3 minus 5 jest minus o 2, to już jest tutaj ten minus, czyli minus 2 szóste, to skracam przez 2, czyli mam minus 1 trzecią. Gdzie tu mamy minus 1 trzecią? Tylko w odpowiedzi A i D. To już wiem, że B i C nie będzie brane pod uwagę. No i teraz druga część. Liczba minus 5 szóstych jest o pół większa od x. Ok? Czyli tak. Minus 5 szóstych równa się 1 druga plus x. Chcę wyliczyć x. To robię tak. X przerzucam tam, a minus 5 szóstych przerzucam tu. Czyli jest minus x równa się 1 druga plus 5 szóstych. Minus x równa się 1 drugą, znów sporadzam do wspólnego mianownika, czyli 1 razy 3 przez 2 razy 3 plus 5 szóstych. Minus x równa się 3 szóste plus 5 szóstych. Tutaj będę kontynuowała. Minus x równa się 3 plus 5 jest 8 szóstych. Minus x równa się, to mogę skrócić przez 2, więc jest 4 trzecie, ale ja potrzebuję znać wynik x, a więc mnożę obustronnie razy minus 1 i otrzymuję x równa się minus 4 trzecie. Czyli to będzie odpowiedź A, tą odpowiedzią poprawną. Jak masz jakiekolwiek pytania, pytaj i zapraszam na kolejne filmy. I możesz dać łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i zostawić po sobie znak. Dzięki, pa!